Czas na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Zapraszam na studio Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy tego wydania. Irańska ropa już w Polsce. Wyjątkowe zalety paliw efekta. Nagrodziliśmy złotych skoczków olimpijskich. Do gdańskiego naftoportu dotarła dostawa irańskiej ropy przeznaczona dla rafinerii PKN Orlen. Wcześniejsze testy surowca z tego kierunku potwierdziły jego duży potencjał. 130 tysięcy ton ropy zostanie przerobionych w Płocku jeszcze przed okresem majówkowych wyjazdów. Dostawa irańskiej ropy płynęła z wyspy Karki, jej transport do Polski zajął niespełna miesiąc. Ładunek transportowany był tankowcem Delta Canaris należącym do kategorii Suezmax, czyli największych okrętów, które są w stanie przepłynąć kanał Suezki. Wybudowany w 2010 roku tankowiec ma wyporność blisko 158 tysięcy ton, a jego całkowite wymiary to 274 metry długości i blisko 50 metrów szerokości. Ropa z Iranu, która przypłynęła do Gdańska, jest lżejsza od rosyjskiej, zawiera także mniej siarki. Daje to możliwość wyprodukowania relatywnie dużej ilości tzw. produktów białych, takich jak benzyna, nafta i olej napędowy. Realizujemy nasze cztery cele. Bezpieczeństwo paliwowe państwa, bezpieczeństwo dostaw PKN Orlen, dywersyfikacja oraz jak najlepszy rodzaj surowca, byśmy wykonywali jak najlepsze wyroby. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Tankowiec został napełniony w około 17 godzin, a w ciągu jednej minuty trafia do jego zbiorników około 150 tysięcy litrów. Zanim surowiec trafi do przerobu, przechodzi wieloetapowy proces analiz. Najpierw na bazie teoretycznych danych dostarczonych przez dostawcę badane jest bezpieczeństwo i opłacalność przerobu. Jeśli te wyniki są pozytywne, na bazie próbek dostarczonych do laboratorium ustalane są szczegółowe parametry procesu przerobu, m.in. optymalna mieszanka z rosyjską ropą REBCO. Irańska ropa nie jest pierwszą, poza rosyjską, która trafiła do rafinerii Grupy Orlen. Przerabialiśmy już surowiec pochodzący z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Nigerii, Wenezueli czy Norwegii. W październiku ubiegłego roku do przerobu w Płocku trafiła zaś amerykańska ropa WTI z pierwszego ładunku po zniesieniu przez ten kraj wieloletniego embarga na eksport tej ropy. Wracamy do tematu debiutu paliw efekta, o którym mówiliśmy w poprzednim programie. Zgodnie z obietnicą, dziś powiemy więcej o naszym produkcie dostępnym na wszystkich stacjach Orlen. Oddamy też głos niezależnym ekspertom. Lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji to potwierdzone niezależnymi testami atrybuty nowych paliw efekta 95 i efekta diesel. Czyszcząc silnik, paliwa efekta dbają o jego żywotność i wydajność. Paliwo jest już dostępne w Polsce, ale w grupie Orlen zadebiutowało w czeskiej sieci stacji paliw benzyna. Wiosną 2017 roku paliwa efekta wprowadziliśmy na rynku czeskim. Te paliwa na rynku czeskim spotkały się z dużym uznaniem nie tylko ekspertów z branży, ale również, a nawet przede wszystkim naszych klientów. Udowodniliśmy założenia i model biznesowy, bo obserwujemy tam duże dynamiki, duże wzrosty sprzedaży właśnie paliw efekta. Właściwości czyszczące nowych paliw efekta zostały potwierdzone w rygorystycznych testach prowadzonych przez certyfikowane laboratoria SGS, światowego lidera i innowatora w dziedzinie kontroli badań i certyfikacji. Z kolei zadaniem firmy Bosmal było dokonanie sprawdzenia nowych paliw w warunkach eksploatacji z zastosowaniem najnowszych dostępnych metod i procedur testów. Poszczególne etapy testów odzwierciedlały zarówno zmienny ruch miejski, jak i autostradowy. To nie były nowe samochody, tylko samochody właśnie celowo dobrane samochody flotowe o przebiegu 40-70 tysięcy kilometrów, które już mają swoją historię, mają konkretne osady zużycia i tak dalej, że to wszystko daje się zaobserwować. Nikt nie jest na tyle mądry, żeby powiedzieć, na jakim paliwie uzyska się najlepsze efekty. No dlatego trzeba je badać najpierw w badaniach laboratoryjnych, później w badaniach silnikowych, wreszcie w badaniach już na flocie pojazdów, żeby można było powiedzieć i właśnie dobrać właściwy skład. Mieliśmy do dyspozycji 7 różnych pakietów, dodatków, które
razem z paliwem bazowym PKN Orlen komponowały 7 różnych typów paliw, które należało później poddać badaniu właściwości czyszczących. Samo paliwo PKN Orlen już z siebie wykazywało bardzo dobre właściwości. Wraz z dodatkami te właściwości polepszały się jeszcze bardziej, co nastręczało pewnego rodzaju problemu z rozróżnieniem ich pod kątem jakościowym. Natomiast podejście specyficzne do PKN Orlen w tym zakresie, czyli to innowacyjne podejście do fazy realizacji procesu, czyli tej fazy dirt-up, clean-up, która nie jest standardową fazą, jest bardziej zaawansowana, bardziej wymagająca, pozwoliła na rozróżnienie jakości paliw pod kątem ich właściwości oczyszczających silnik, a te z kolei pozwoliły na jednoznaczną klasyfikację paliw w kategorii, które paliwo dostarcza lepszych wyników. W ramach przeprowadzonych testów benzyny Efekta 95 potwierdzono jej właściwości usuwania istniejących osadów do 65% oraz przeciwdziałania powstawaniu nowych nawet w 98%. Paliwo zmniejsza tarcie, osiągając w testach o 30% lepszą smarność w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej. Produkt długo zachowuje swoje właściwości, chroniąc elementy silnika przed korozją czy fizycznym zużyciem. Efekta Diesel dzięki zaawansowanym technologiom wymywa osady i utrzymuje w czystości elementy układu paliwowego i silnika. Na podstawie wyników badania właściwości czyszczących wykazano, że Efekta Diesel pomaga usunąć minimum 50% osadów już po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Regularna jazda na tym paliwie umożliwia przywrócenie pierwotnej wydajności wtryskiwaczy nawet do 98%. Paliwo ułatwia także pracę pomp i wtryskiwaczy przez ograniczenie tarcia oraz zapewnia ochronę powierzchni elementów silnika przed korozją. Zastosowane rozwiązanie ograniczające pienienie ułatwia tankowanie paliwa Efekta Diesel. Dla nas było ważne to, żeby raz opierać się na wynikach i sprawdzeniach, które przeprowadzili dla nas firmy SGS i Bosmal. To było kluczowe. Oczywiście musieliśmy do tego etapu dorosnąć z technologią. Obecnie trzeba uwypuklić te walory, które wynikają bezpośrednio z paliwa nieuszlachetnionego i my takie uzyskaliśmy. Potwierdziliśmy to w badaniach właśnie w niezależnych i akredytowanych instytucjach. Paliwa Efekta są także bardziej eko w stosunku do paliw nieuszlachetnionych. Nowa benzyna Efekta 95 pozwala zredukować emisję tlenków azotu o około 8% oraz cząstek stałych o 51%. Z kolei Efekta Diesel pozwala zredukować emisję tlenków azotu o około 4%, a cząstek stałych o 44%. W ramach testów potwierdzono również redukcję emisji dwutlenku węgla. I znów przenosimy się na kilka chwil na Pomorze. W Gdańsku odbył się 6. ogólnopolski szczyt energetyczny pod hasłem Energetyka dla gospodarki, gospodarka dla energetyki. Partnerem głównym szczytu był PKN Orlen. Debatowano o polskiej gospodarce, zwłaszcza w kontekście sektorów, które mogą dać jej rozwój i innowacyjny charakter. Intencją organizatorów szczytu było wskazanie na rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego, infrastruktury. W debacie poświęconej gospodarce 4.0 brał udział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Jesteśmy bardzo dobrzy w dostarczaniu zespołów, podzespołów. Jesteśmy podwykonawcami, rośniemy wtedy, kiedy niemieckie inwestycje rosną. Natomiast w dłuższym horyzoncie, z perspektywy tego, co wiemy o gospodarce 4.0, jest duże ryzyko, że gdy zespoły, podzespoły zostaną wytwarzane w dużej mierze przez roboty, nasza pozycja osłabnie i się przesuniemy na peryferię gospodarki. Dlatego powinniśmy myśleć o tym, żeby budować własne silne marki. Nasz koncern był także reprezentowany podczas dyskusji o strategii polskiej energetyki, jej bezpieczeństwie i miejscu w relacjach świata polityki i biznesu. Z energetyką jest trochę inaczej, bo energetyka jest po prostu, nie oferuje nowych produktów, tylko oferuje nowe sposoby przetwarzania energii, pozyskiwania energii, przetwarzania jej w energię użytkową. Z naszej perspektywy słabością naszego systemu energetycznego jest to, że bazuje w zasadzie, jest mało zdywersyfikowany. I dzisiaj to nie jest jeszcze duże ryzyko, ale w dłuższej perspektywie to rodzi ryzyko, dlatego że konsumenci, ale także przedsiębiorstwa oraz inwestorzy skłaniają się, czy będą się skłaniać w kierunku wyborów takich źródeł energii, które dają stabilną, przewidywalną cenę energii, a to są źródła odnawialne, głównie słońce, energia wiatrowa. Wśród innych przewodnich tematów pozostałych paneli gdańskiego szczytu znalazły się m.in. uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce oraz stabilność relacji międzynarodowych.
22 kwietnia odbędzie się 6. już Orlen Warsaw Marathon. Do tej pory ponad 160 tysięcy osób miało okazję sprawdzić swoje możliwości na dwóch dystansach, maratońskim oraz biegu na 10 km w ramach Orlen Warsaw Marathon pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także i w tym roku odbędą się Mistrzostwa Polski w maratonie mężczyzn. We Włocławku odbyła się konferencja Bloki energetyczne w przemyśle. Jednym z jej uczestników byli przedstawiciele PKN Orlen, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat powstawania inwestycji i eksploatacji pierwszego bloku gazowo-parowego Orlenu. Biuro Zarządzania Wiedzą i Projektami od kilku miesięcy dystrybuje newsletter kierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami zaawansowanej analityki. W ostatnim wydaniu poruszone zostały m.in. tematy związane z wykorzystaniem analityki danych w nowoczesnym przemyśle, sposoby na wtórne wykorzystanie pozornie zbędnych danych, rankingi narzędzi analitycznych czy ostatni epizod związany z danymi użytkowników portalu społecznościowego Facebook. W naszej firmie funkcjonuje grupa praktyków pod nazwą Data Excellence Center. Chętnych zapraszamy do subskrypcji newslettera i dołączenia do grupy. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie podsumowujące zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, na których o medale dla Polski zadbali nasi skoczkowie. Były nagrody i podziękowania także od PKN Orlen, strategicznego sponsora PKOL-u. Jeszcze przed oficjalną galą w klubie olimpijczyka w siedzibie PKOL-u odbyło się kameralne spotkanie sponsorów polskiej reprezentacji z olimpijskimi medalistami Maciejem Kotem, Stefanem Hulą, Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem oraz ich trenerem Stefanem Horngacherem. W jego trakcie członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński w imieniu zarządu i pracowników spółki przekazał skoczkom narciarskim karty zakupowe na stację Orlen. Honorowymi gośćmi gali byli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka. Jestem bardzo dumny z tego, że polska drużyna zdobyła medal brązowy. Jestem ogromnie dumny z tego, że pan Kamil Stoch zdobył trzeci złoty medal olimpijski. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję i zawsze trzymam kciuki, proszę państwa, i nigdy nie narzekam, bo naprawdę wykonujecie państwo ciężką pracę, która połączona jest jeszcze z ogromnym napięciem psychicznym i nie jest to łatwe. Bardzo dziękuję. Każdy, kto zdobywa medal olimpijski, kto osiąga sukces w sporcie, kto reprezentuje biało-czerwone barwy, trafia do takiego panteonu wielkich Polaków. Panowie, wy poprzez wasze sukcesy, poprzez wasze medale olimpijskie trafiliście do właśnie tego panteonu wielkich Polaków. Jesteście naszymi fantastycznymi ambasadorami, dostarczacie nam ogromną ilość emocji, wzruszeń. To właśnie ze środków przekazanych przez sponsorów i partnerów, takich jak PKN Orlen, Polski Komitet Olimpijski mógł wypłacić medalistom regulaminowe nagrody. Brąz w drużynie wyceniono na 37,5 tysiąca złotych dla każdego zawodnika i 25 tysięcy złotych dla trenera polskich skoczków. Zbigniew Leszczyński wraz z prezesem PKOL-u Andrzejem Kraśnickim przekazali też czek na 120 tysięcy złotych za indywidualny sukces Kamilowi Stochowi, który od razu przeznaczył ją dla ekipy technicznej dbającej o polskich zawodników. Czek na połowę tej kwoty otrzymał Stefan Hohengacher. Zawodnicy odsłonili też repliki swoich medali umieszczone na ścianie chwały polskiego sportu w Muzeum Sportu i Turystyki. Na tegorocznych laureatów tytułu Zasłużony Pracownik PKN Orlen będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale podobna uroczystość odbyła się już w jednej ze spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze firmowe odznaczenia przyznano we włocławskim Anwilu. Tytuł Zasłużony dla Anwilu to prestiżowe wyróżnienie przyznawane pracownikom spółki w trzech kategoriach za całokształt wzorowej pracy zawodowej, szczególne osiągnięcia zawodowe oraz wzorową postawę społeczną. Centrum Kultury Browar B podczas tegorocznej gali Zasłużony dla Anwilu zaszczytnym tytułem zostało nagrodzonych 10 pracowników. W Anwilu pracuję od 34 lat, a staż mojej pracy ogólny wynosi 41 lat. Przez te 34 lata pracy w Anwilu ocierałem się o różne stanowiska, zaczynałem od aparatowego, potem poprzez stanowisko sterowniczego, po drodze ukończyłem studia. Jeśli chodzi o wyróżnienie zasłużonego, jest to jak gdyby kwintesencja tego wszystkiego, co robiłem przez te całe życie w Anwilu i jestem niezmiernie z tego dumny i zadowolony. Podczas uroczystości 39 byłych pracowników, którzy w 2017 roku zakończyli pracę zawodową w spółce, zostało uhonorowanych listami gratulacyjnymi i upominkami. Prezes Anwilu Agnieszka Żyro podczas wystąpienia powiedziała m.in., że sukces firmy zbudowany jest na fundamentach codziennej pracy wszystkich pracowników, zarówno tych, którzy pozostają aktywni zawodowo, jak i tych, którzy zakończyli już pracę na rzecz spółki. Podkreśliła także, że to ludzie byli, są i będą kluczową wartością.
wartością firmę. Uroczystość uświetniły występy tancerzy ze szkoły tańca Bailamos oraz zespołu Hole Wiaders. To już wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.